Światło wydarzeń Aleksandra Barcikowska. Witam Państwa. Dziś moim gościem jest burmistrz Karlina Waldemar Miśko, ale nie o polityce czy sprawach społecznych będziemy rozmawiać, ale o sporcie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie burmistrzu, pod koniec kwietnia Karlino stanie się stolicą boksu, a wszystko za sprawą 89. Mistrzostw Polski Seniorów w boksie olimpijskim. Czy po raz pierwszy jesteście gospodarzem takiej rangi wydarzenia? To chyba, jeżeli mówimy o wydarzeniach bokserskich, będzie trzecie tak duże wydarzenie, ponieważ kilka lat temu organizowaliśmy mecz międzypaństwowy Polska-Niemcy. Bodajże dwa lata temu, jeżeli dobrze pamiętam, organizowały się Mistrzostwa Polski Seniorek, również w boksie olimpijskim. No i teraz to będzie trzecia tak duża impreza rangi ogólnopolskiej. Właśnie, w przypadku wydarzeń tej rangi zazwyczaj jest wielu chętnych, którzy ubiegają się o możliwość organizacji tego rodzaju mistrzostw. Jak wam się udało ściągnąć do Karlina taką imprezę sportową? Może to nie jest konkurs piękności, ale rzeczywiście jest rywalizacja pomiędzy różnymi lokalizacjami, różnymi miastami. Każdy zabiega o tę imprezę, bo to jest też takie ważne wydarzenie promocyjne, a do tego jak jeszcze w danym mieście jest klub, który osiąga określone sukcesy, a tak jest w naszym przypadku, to warto taką imprezę u siebie mieć. My rywalizowaliśmy o to, ale ja myślę, że tu kilka czynników pewnie zadecydowało. Przede wszystkim doskonała infrastruktura, którą mamy do tego, żeby taką imprezę zorganizować. Mam na myśli naszą humanitarenę. Doskonała organizacja poprzednich imprez, bo przecież byli obecni tam członkowie zarządu, prezes Polskiego Związku Bokserskiego, więc naocznie mogli się przekonać, że jeżeli chodzi o organizację, to potrafimy to robić. Jesteśmy doskonale do tego przygotowani. Czy zadziałał urok osobisty, do tego nie powiem, bo to już są takie rzeczy niemierzalne, ale myślę, że a jest jeszcze oczywiście trzeci bardzo istotny czynnik. No, w Karlinie jest jeden z lepszych klubów bokserskich Róża w Polsce, tak naprawdę Róża Karlino. I myślę, że warto też w takich czy przy takich imprezach docenić to i pokazać tych swoich lokalnych zawodników. Te mistrzostwa rozłożone są na kilka dni. Pierwsze walki eliminacyjne obejrzeć będzie można 23 kwietnia, więc do rozpoczęcia zostały niespełna 3 tygodnie. Na jakim etapie jesteście, jeżeli chodzi o przygotowanie tej imprezy? Mamy w tej chwili dopięty budżet, to jest chyba też najważniejszy i najistotniejszy koszt takiej imprezy w odpowiednim wymiarze. Oczywiście to jest ponad 100 tysięcy złotych, 100 kilkadziesiąt tysięcy złotych. Organizacyjnie i mentalnie też jesteśmy przygotowani, także czekamy tylko na pierwszych bokserów. Oni powinni pojawić się chyba już 22 kwietnia, czyli w przeddzień walk eliminacyjnych. Liczymy, spodziewamy się przynajmniej około 200 zawodników z około 100 klubów w Polsce. No do tego oczywiście dochodzą działacze, trenerzy, zarząd PZB. I myślę, że pełną parą te eliminacje ruszą w poniedziałek 23. No i trudno nie zapytać o lokalnych sportowców, skoro wspomniał pan Róże Karlino. Czy zobaczymy w ringu zawodników tej właśnie drużyny? Jak najbardziej tak. Warto powiedzieć, że takim najbardziej uznanym chyba na dzień dzisiejszy bokserem, który lideruje, można powiedzieć, całej kadrze, nie tylko w swojej klasie wagowej, to jest Mateusz Polski. No i też przykrą wiadomość mam do przekazania, ponieważ ze względu na kontuzję niestety nie zaboksuje w Karlinie, a bardzo na to liczył i bardzo chciał, no ale siła wyższa niestety. Natomiast warto przypomnieć, że w ubiegłym roku Mateusz zdobył też Mistrzostwo Polski Seniorów podczas takich mistrzostw, które się odbyły w Człopie, ale zobaczymy na pewno Radka Obruśniaka, wicemistrza Polski Seniorów i młodzieżowego mistrza Polski z ubiegłego roku, który w Człopie zdobył właśnie srebrny medal, a no wszyscy będziemy trzymali kciuki, żeby tym razem było to złoto również w boksie seniorskim. Więc duże szanse na medale są na pewno. Liczymy na to, mamy tą kadrę zarówno męską, jak i damską w Karlinie dosyć mocną. To są też zawodnicy, którzy systematycznie biorą udział w zgrupowaniach i w imprezach międzynarodowych. Warto powiedzieć przy okazji też oczywiście, że Ela Wójcik wróciła z ostatnich Mistrzostw Europy z brązowym medalem. No i tego by nie było pewnie, tych sukcesów, gdyby nie bardzo dobry trener tego klubu. To prawda, zawsze to podkreślamy.
dobry trener, nie tylko w sensie takiego przygotowania zawodowego, ale w tym sensie mentalnym, tak, gdzie jest świetny kontakt, zresztą nie tylko z tą czołówką, tak, ale pamiętajmy, że te zajęcia są prowadzone również od dzieciaczków, od tych najmniejszych i tam trenuje kilkadziesiąt osób. I ten wpływ trenera na też proces wychowawczy tych dzieci, tej młodzieży jest bardzo, bardzo ważny i to przede wszystkim jakby ja przynajmniej podkreślam i to przede wszystkim zauważamy właśnie tą pracę. Na takich wydarzeniach jak Mistrzostwa Polski często pojawiają się zasłużeni sportowcy. Teraz to już są ludzie, którzy funkcjonują w statusie gwiazd sportu i pewnie wiele osób zastanawia się, czy oprócz bokserów będą ci, którzy są już na sportowej emeryturze, ale dalej ich nazwiska, imiona elektryzują cały świat. Zabiegamy o to, żeby te mistrzostwa, przynajmniej finały, odwiedził Dariusz Michalczewski i Andrzej Gołota. Oni będą gośćmi takiej gali, która będzie się odbywała 13 kwietnia w Słupsku, więc liczymy na to, że uda nam się ich zaprosić i odwiedzą również Szkadnię, przynajmniej na te finały, bo to jest też taki magnes, który przyciąga kibiców boksu i to są ludzie, którzy mają ogromne sukcesy, ogromne osiągnięcia, a to też może być taki element zachęcający młodych ludzi do tego, żeby albo jeszcze podnieść swój poziom, jeżeli już trenują, albo po prostu zacząć przygodę z boksem. Jeżeli się uda, to rzeczywiście będzie ogromna gratka, nie tylko dla widzów, ale też, tak jak pan powiedział, dla samych zawodników, możliwość porozmawiania z mistrzem, wymienienia się doświadczeniami, zapytania o rady, co dalej robić ze swoją karierą. Także... Dokładnie, to jest szczególnie, myślę, dla młodych ludzi ogromne takie przeżycie i sądzę, że oni wiele z takich spotkań mogą wynieść. Powiedział pan o promocji, a ja chciałam się spytać o te wymierne korzyści, jakie widzi pan w organizacji takich wydarzeń, bo oczywiście ponad 100 tysięcy złotych to jest sam budżet tej imprezy. Dla gminy Karlino, jak dla większości podobnych gmin, to na pewno jest dużo. Często to słowo promocja odmienia się przez wszystkie przypadki i właściwie czasami to słowo niestety urasta do takiego sloganu. Wiemy, że to jest promocja, ale na co ta promocja się przekłada? Jeżeli Karlino organizuje Mistrzostwa Polski Seniorów w boksie olimpijskim, to co zyskuje? No to takie pieniążki po takiej imprezie łatwo przeliczyć, choćby poprzez czas antenowy, podczas którego my funkcjonujemy w różnych mediach. Tak? Warto też zauważyć, że te finały będą transmitowane na żywo przez TVP Sport, więc to jest antena ogólnopolska przecież. Ale to czasami też trudno policzyć w takim wymiarze materialnym te korzyści, które płyną. No, na pewno nie tylko w Karlinie, ale i w okolicy będzie przebywało przez cały tydzień kilkuset zawodników. Oni będą jedli, oni będą spali, więc będą również wydawać w naszym mieście i w okolicach swoje pieniążki. Natomiast jest taka wartość dodana, która jest trudno policzalna. Tak? To jest to, co pani mówiła, promocja, ale to jest opinia o Karlinie jako o miejscu, które jest na pewno przyjazne dla życia czy do życia, ale również jest bardzo przyjazne dla sportowców. I o tym też świadczą sukcesy naszych klubów, nie tylko przecież bokserów, ale i zapaśników, czy choćby piłka nożna. A dzisiaj, w dzisiejszych czasach, ja powiem tak, my jako samorządy zaczynamy i myślę, że to jest w większości zauważalne, rywalizować po prostu mieszkańców, bo jest ich w naszych miastach i w naszych samorządach coraz mniej. Taka impreza też się przekłada w jakiś sposób na tą opinię o danym mieście, że może warto jednak swoją przyszłość związać właśnie z Karlinem, a nie z innym miastem, bo tu jest fajna, przyjazna atmosfera, to moje dzieci mogą się spełniać zarówno w szkołach, ale i w sporcie, a do tego bardzo dobre warunki do uprawiania sportu i do rekreacji. Już nie mówię o ścieżkach rowerowych, kajakach i naszej humanitarenie, tak, o której tutaj już wspominaliśmy. O wydarzeniu będziemy jeszcze mówić na antenie Telewizji Max, a już dziś zapraszamy wszystkich państwa na 89. Mistrzostwa Polski Seniorów w boksie olimpijskim. Moim gościem był dziś pan Waldemar Miśko, burmistrz Karlina. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do zobaczenia.